Dzień dobry moi drodzy. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze materiały, to pewnie pamiętacie, że byłem kiedyś na jednym z cmentarzy katyńskich w Kijowie Bykowni oraz w miejscu, jednym z miejsc właściwie upamiętniających rzeź wołyńską. I niedawno całkiem, słuchając sobie podcastu o Józefie Mackiewiczu, dowiedziałem się o innym jeszcze miejscu dość masowego mordu, kiedyś na terenie II Rzeczypospolitej, obecnie na terenie Litwy. Niegdyś była to letniskowa miejscowość pod Wilnem. Obecnie jest to jedna z dzielnic Wilna, czyli Ponary. Postanowiłem więc zabrać siebie i was przy okazji do tego miejsca, pokazać wam, jak to wygląda, oraz pokrótce opowiedzieć historię, co tutaj się z grubsza wydarzyło. Zapraszam. W roku 1940 założyli w Ponarach bolszewicy na spiłowanym bezmyślnie kawałku lasu i odebranych od ludności terenach jakieś nikomu niepotrzebne przedsiębiorstwo państwowe. Wielkie place otaczając swoim zwyczajem mocnym płotem i drutem kolczastym. Z tak zniwelowanego terenu skorzystali Niemcy w roku 1941 i użyli pod miejsce kaźni, uruchamiając tu jedną z największych w Europie rzeźni Żydów. Nikt nie wie dlaczego i kto właściwie przezwał ten teren bazą. Do Ponar podwożono ciężarówkami, a następnie całymi transportami kolejowymi tysiące Żydów i zabijano. Dalekim echem spływały z tych wzgórz het w wielokilometrowy krąg pojedyncze strzały, krótkie, urywane, gęste, trwające nieraz wiele godzin, albo na przemian terkoczące seriami broni maszynowej. Odbywało się to w różnych terminach, prawie wyłącznie w biały dzień. Nieraz kilka takich dni z rzędu, przeważnie ku wieczorowi lub rankiem. Już po pakcie Ribbentrop-Mołotow na te tereny wkroczyli Sowieci i z racji na niewielkie zagęszczenie zabudowań tutaj postanowili wybudować sobie tutaj bazę. I w tejże bazie znajdować się miały zbiorniki na paliwo lotnicze i założenie było takie, iż wykopią od kilku do kilkunastu okrągłych dołów w ziemi, które następnie z racji tego, że teren jest tutaj raczej piasczysty, miały być wyłożone kamieniami, a potem obłożone blachą i tą blachą również przykryto, żeby tworzyć takie zwarte konstrukcje. Jeden z takich dołów można zauważyć tutaj. Widzicie tutaj okrągły kształt i zwężający się do dołu, więc właśnie znajdujemy się w jednym z takich miejsc. W związku z atakiem III Rzeszy na Związek Sowiecki budowa nie została dokończona, ponieważ Sowieci oczywiście musieli się wycofywać. Niemcy jak zajęli te tereny, to pierwsze co zrobili, to zorganizowali w Wilnie getto. Ponary, z racji, że są bardzo dobrze skomunikowane, ponieważ leżą obok głównej szosy w kierunku Wilna oraz przez Ponary przebiega linia kolejowa, były po prostu idealnym miejscem do wykorzystania dla Niemców do masowych egzekucji ludzi z getta. Właśnie w takich dołach, który tutaj wygląda bardzo dobrze. No oczywiście, jakby nie było śniegu, to może zarys byłby troszeczkę lepszy. Natomiast założenie było takie, że najpierw rozstrzeliwano ludzi za pomocą karabinu maszynowego. Było to nieefektywne, w związku z tym zaczęto propagować inną taktykę. Przyprowadzono po 10 więźniów i po prostu pluton egzekucyjny, weźmy to mocno w cudzysłów, rozstrzeliwywał tych jeńców na krawędzi takiego dołu. No i te doły oczywiście stopniowo się zapełniały. Oprócz Żydów, którzy oczywiście w kwestii obywatelstwa byli Polakami, nie mylmy tutaj narodowości i obywatelstwa, zginęło tutaj przynajmniej kilka tysięcy radzieckich jeńców, takich, którzy z jakiegoś powodu nie uciekli z Armią Czerwoną na wschód,
ewentualnie byli ranni, poszkodowani i po prostu nie mogli uciec. Dlatego można co kawałek zobaczyć również upamiętnienia sowieckie. W tym miejscu hitlerowski okupanci palili wykopane zwłoki. A to dlatego, że Niemcy koniec końców jednak zaczęli wojnę przegrywać. W Ponarach mniej więcej według szacunków pochowano około 100 tysięcy ludzi, ponieważ jakieś 70 tysięcy Żydów, od kilku do nawet 20 tysięcy Polaków, w tym polską inteligencję, żołnierzy podziemia oraz przynajmniej kilka tysięcy jeńców Armii Czerwonej, to też w jakiś sposób próbowali zatrzeć ślady tej zbrodni, którą popełnili. I wydarzało się to w ten sposób, iż została wydzielona grupa jeńców żydowskich, którzy pochowane zwłoki tutaj mieli odkopywać, palić, kruszyć kości i na nowo zakopywać w tych dołach. I z tym wiąże się również ciekawa historia, ale to myślę, że na koniec. Na razie chciałem wam pokazać jeszcze jedno miejsce. Chyba takie najbardziej charakterystyczne tutaj w okolicy. Niemal punktualnie o 8:30 rano od strony Wilna ukazał się nasz osie znany samochód ciężarowy kryty brezentem. Około szofera znajomy z widzenia niemiecki oficer gestapowiec w okularach o obrzękłej, brzydkiej, nalanej twarzy. Tył samochodu oblepiony Litwinami, którzy siedzieli w ten sposób, że sobą zakrywali od zewnątrz wnętrze samochodu wraz ze skazańcami. Samochód minął budkę kolejową i dalej skręcił na strategiczną, a stamtąd na bazę. Wkrótce turkot motoru dał się słyszeć na bazie, niedaleko drogi idącej na bazę z szosy Grodzieńskiej. Najprawdopodobniej koło małej jamy numer 1, gdyż jedynie w tym wypadku można od strony kolei słyszeć głosy. Po pewnym czasie, kilku minutach, głośne krzyki „halt, halt”, potem znów cicho, a następnie strzały. Wkrótce znów drugi samochód, znów cisza w ciągu kilkunastu minut, potem strzały. Bezpośrednio po ostatnim strzale na szosie Grodzieńskiej ukazał się biegnący skazaniec. Był w spodniach jasnych, szarych, bez koszuli i bez czapki. Biegł jak następuje trasa biegu. Skazaniec, gdy wybiegł, już był ranny, przestrzelony na wysokości klatki piersiowej. Świadczyły o tym ślady krwi na piersiach i na plecach. Gdy przeciął szosę i wbiegł do lasu po drugiej stronie bazy, to wbiegł na szosę, gdzie posterunek litewski. Tu, gdy ujrzał Litwinów, cofnął się z powrotem i natknął się na 14-15 Litwinów z bazy i dwóch Niemców. Litwini odkryli szalony ogień. Skazaniec runął na ziemię. Jeden z Litwinów podbiegł i leżącego uderzył z całego rozmachu kolbą po głowie. Za skazańcem wybiegli jakieś 5 minut później. Gdyby nie świeży śnieg, a więc ślady, to na pewno uciekłby, ale ślady nóg i krew zdradziły kierunek ucieczki. To, co widać dookoła, to prawdopodobnie późniejsza już obmurówka bądź rekonstrukcja. Natomiast to, co jest w środku, to jak widzicie, jest taki podest. I w kwestii tego podestu są dwie różne historie. Jedna historia jest taka, iż skazani, którzy zostali rozstrzeliwywani na skraju takiego dołu, spadali blisko krawędzi. Więc wymyślono, aby takimi podestami prowadzić ich bardziej w głąb tego dołu, aby po prostu rozdzielać to w miarę porówno, żeby nie trzeba było tych zwłok przerzucać co dalej. Druga historia jest taka, iż ta drużyna, która miała palić zwłoki, używała tego podestu, aby po prostu układać coraz wyższe stosy i za pomocą wyrąbanego okolicznego drewna po prostu przekładać ciała razem z drewnem, ułożyć wysoki stos, podpalić, żeby po prostu naraz jak najwięcej
tych ciał wypalić zwyczajnie. I skąd o Ponarach wiemy tak dużo? Był taki pan, który nazywał się Kazimierz Sakowicz i przeprowadził się on z Wilna do Ponar. Mieszkał w domu bardzo blisko całej tej bazy, tak to zresztą było nazywane. I chował się na strychu własnego domu w celu podglądania tego, co dzieje się tutaj za ogrodzeniem. I to, co widział, spisywał na kawałkach gazet lub kartkach wyrwanych z kalendarza i te zapiski chował do butelki po lemoniadzie i zakopywał w swoim ogrodzie, licząc na to, że ktoś kiedyś je odszuka i opisze historię tego miejsca. Tak też faktycznie się wydarzyło. Powstała więc z jego zapisów książka, która nazywa się Dziennik Ponarski. I można sobie prześledzić, co tutaj się generalnie działo właśnie w formie dziennika, czyli data opis. Pan Kazimierz za swoją aktywność albo w związku ze swoją aktywnością został ostrzelany i ciężko ranny trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł. Dlaczego ważne, warto przeczytać? Otóż chociażby dla ciekawostki takiej, iż egzekucji tutaj nie dokonywali zazwyczaj Niemcy. Niemcy dowodzili całym tym przedsięwzięciem oczywiście, natomiast samej egzekucji dokonywali Litwini. Były to jednostki ochotnicze, których nazwy wypowiedzenia nie podejmuje się niestety, to jest dla mnie za trudna. Natomiast schemat był z grubsza taki jak w przypadku Ukrainy. Litwini witali Niemców jako wyzwolicieli i liczyli na to, że Niemcy pozwolą im odbudować państwowość i pozwolą się tutaj zarządzać tak, jak sobie będą życzyć. Jednostki litewskie były oczywiście przez Niemców opłacane. Z racji tej słabej opłacalności było takie, można powiedzieć, ciche przyzwolenie na to, aby rozkradać absolutnie wszystkie przydatne przedmioty, które mieli przy sobie skazańcy. Oczywiście zarezerwowane były kosztowności dla Niemców, natomiast wszystkie inne jakieś przybory, wiecie, nawet ubrania bardzo często, czy buty, były tematem dość chodliwym, dlatego jest to bardzo dobrze opisane w książce Sakowicza, w pamiętnikach Sakowicza, w dzienniku Sakowicza właściwie, jak odbywał się na zewnątrz bazy handel tym wszystkim. Ofiarą faszystowskiego terroru. Memoriał dla jeńców radzieckich właśnie. Tutaj możecie zobaczyć mapkę całego tego kompleksu. W związku z tym dołem,
który już Wam co prawda pokazywałem, ale obiecałem ciekawostkę, wiąże się pewna historia. Otóż zgodnie z relacjami świadków, którzy potem przekazali historię swoim dzieciom, w tymże dole była wybudowana chatka i w tymże dole byli więzieni więźniowie, którzy dokonywali palenia zwłok. I odbywało się to w ten sposób, że zostali wpuszczani, tu jeszcze swego czasu widziałem na zdjęciach stała drabina symboliczna, zostali wpuszczani po drabinie do środka i ta drabina została wyciągana. Ten dół oczywiście był znacznie głębszy niż teraz i do czasu wyjścia do pracy, że tak powiem, można powiedzieć, że mieszkali tutaj w tymże dole. I historia wiąże się taka, iż gdzieś w tamtym miejscu został podobno stworzony tunel przez tych więźniów. Tunel, który wiódł w tamtym kierunku pod drogą, przez którą przed chwilą przechodziliśmy i gdzieś tam dalej było wyjście. I podobno na 80 więźniów, którzy tutaj byli więzieni, 76 mężczyzn i 4 kobiety, podjęli oni próbę ucieczki. I z tych 80 osób, podobno 11 osób wydostało się przez ten tunel i uciekło do Wilna, skontaktować się z partyzantami, a reszta została zastrzelona. Dlaczego jest to ciekawostka? Ponieważ dzieci tychże świadków przekazywały tę historię i ta historia trafiła koniec końców do żydowsko-amerykańskiego archeologa, jeżeli dobrze pamiętam. I tenże archeolog postanowił przeprowadzić badania tego terenu. I przyjechano tutaj z georadarem, zrobiono badania przy tymże dole i potem badania gdzieś tam właśnie przy drodze. I z przekroju tego wydruku georadarowego wynika, iż faktycznie jest miejsce, gdzie widać jakąś taką okrągło-owalną anomalię, można by powiedzieć. Zrobiono więc kilka takich badań i w sumie 5 punktów się pokryło, więc można powiedzieć, że faktycznie został odnaleziony jakiś tunel. Tu mniej więcej ten tunel powinien przebiegać i można by go zwyczajnie odkopać i zobaczyć, czy ten tunel istnieje, czy jest to historia prawdziwa. Natomiast w tejże pracy jest napisane, już nie będą tego robić, ze względu na to, że nie wiadomo, czy tutaj po drodze jeszcze nie ma jakiegoś potencjalnego dołu z ofiarami, to też, żeby nie ingerować w potencjalne miejsce pochówku, no to zwyczajnie nie będą tego robić inwazyjnie. Moim zdaniem ingerowanie w miejsce pochówku, w tym wypadku, w tenże sposób, jest bardziej szacunkiem dla tych ludzi, ponieważ po pierwsze można ustalić ich tożsamość, obecna nauka już na to pozwala. Jeżeli nie ustalić tożsamość, to chociaż policzyć. I dzięki temu wydaje mi się, że taka ekshumacja byłaby bardziej sensowna niż nierobienie nic. Co jeszcze jest niespójne? Niespójnym jest to, iż tak jak wcześniej Wam mówiłem, wszystkie te doły miały być połączone rurociągiem. Więc oczywistym jest, iż skoro jeden dół jest tu, drugi jest tam, dwa kolejne są tam i tam, a tutaj jest środek tejże bazy, to dość oczywistym jest, moim zdaniem przynajmniej, że te rurociągi miałyby iść do środka tejże bazy. Więc ten tunel, o którym legendy głoszą, równie dobrze mógłby być taką pozostałością po rurociągu. Również dziwnym wydaje mi się to, iż ktoś mógłby wpaść na to, aby kopać tunel z potencjalnego miejsca własnego uwięzienia zamiast na zewnątrz, gdzie można faktycznie uciekać, jeżeli mieli faktycznie dostęp do narzędzi do przecięcia drutu kolczastego, to chyba tak byłoby najłatwiej, to zaczęli kopać tunel w kierunku środka tejże bazy. Wydaje mi się, że to troszeczkę naciągana historia. Nie traktujcie tego tutaj oczywiście jako
prawdy historycznej. Ani nie wyrabiajcie sobie jakiejś specjalnej opinii na temat mojego zdania. Natomiast zostawię Wam w opisie link do filmu dokumentalnego, który powstał na podstawie tychże wykopalisk, a właściwie będzie to strona, która zawiera ten link. I zostawię Wam również książkę Sakowicza, zostawię Wam tytuł pracy po badaniach, które się tutaj wydarzyły. Będziecie mogli sobie w razie czego poczytać i sami sobie wyciągniecie wnioski. Wspominałem Wam też, że oprócz Żydów, jeńców radzieckich zamordowanych, tu zostało przynajmniej kilka do nawet 20 tysięcy Polaków. To też pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, które właśnie nazywa się, albo przynajmniej jest opisane jako Kwatera Polska. Tu widzicie też jedną z odnóg linii kolejowej, która właśnie tam dookoła jedzie na stację Ponary, która jest mniej więcej w tamtym miejscu za lasem. I kawałeczek dalej jest jeszcze stary z XIX wieku tunel kolejowy. Bardzo ładny zresztą. Tylko z jednej strony, jeżeli dobrze pamiętam, się zawalił. I w związku z tym z drugiej strony został zamurowany. Akurat wyjątkowo nie mam ze sobą znicza, żeby zapalić, tak jak to robiłem w Bykowni, w Kijowie i w Hucie Pieniackiej. Jednak mimo tego misję uznaję za wykonaną, ponieważ byłem, zobaczyłem, mogłem Wam pokazać też przy okazji, opowiedzieć troszeczkę historii, takiej przynajmniej jak ja zdążyłem poznać. Oczywiście namawiam gorąco do tego, jakbyście mieli ochotę, żeby na własną rękę sobie poczytać. A ja tymczasem uciekam. Chciałbym Wam troszeczkę więcej Litwy pokazać, takiej od strony bardziej turystycznej. Jednak, jak widzicie, troszeczkę niespodziewanie wróciła zima. To wróciła z pełnym przytupem, ponieważ teraz jest jeszcze w miarę ładnie. Jest to chyba najładniejszy dzień, odkąd tutaj jestem, bo minimalnie widać nawet niebo. Normalnie jest mgła, chmury, wiatr, śnieżyca i minus 13 stopni było wczoraj. Dzisiaj jest minus 10, ale no niestety nie są to warunki dobre do zwiedzania. Dodatkowo jasno się tutaj robi w styczniu dopiero o godzinie 9, a ciemno się robi przed 16. Więc niestety nie pokażę Wam nic miłego i sympatycznego, zabytkowego, ponieważ zwyczajnie nie chcę psuć potencjału tego miejsca, a dzięki temu będzie okazja, żeby wrócić. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się i do razu następnego.